Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Sorry za rozmazane flagi na polikach, ale płakałem ze szczęścia, bo jak każdy wie, wyszliśmy z grupy. No ostatnio tam, jak mówiłem jeszcze przed meczami, to pomyliłem Kucharczyka z Jędrzejczykiem, także sorry, ale zwracałem uwagę też na Pazdana. I kto jest teraz najlepszy? Kto przewidział? Kurwa, aż się nowy przepis w księdze ulicy pokazał, co mówi. Na Pazdanie w defensywie można polegać bardziej niż na prezerwatywie. Czyli skuteczność ponad 100%. No i teraz w soboty meczik ze Szwarcarią, jak zdążą pocerować koszulki. No i kibicujemy dalej. No do tej pory było nie za dużo piosenek, bo tylko tam taka Polska biało-czerwoni. No i nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, bo nikt nie był na więcej przygotowany. No to ja wymyśliłem taką propozycję na sobotni mecz. Polska, Polska, Polska gola, Błaszczykowski strzelił z kostki. Polska, Polska, Polska siatę, Pazdan przyjął strzał na klatę. Milik i Lewy nie są gorsi, chociaż Lewego każdy kosi. Krycha i Fabian także sztos, a Nawałka to ma nos. Tyle na dzisiaj, nara! Brawo, nie!